Witam Was bardzo serdecznie na kanale Iwi Tarot. Tym razem baranka, lwa i strzelca. Wiecie, naprawdę jest mi bardzo przyjemnie Was gościć tutaj. Na wstępie bardzo Was proszę o komentarze, o lajki, o subskrypcję. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Nie ukrywam, że zżera mnie zawsze trema, jak się nagrywam. Ciągle z tym walczę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, a z czasem mi minie i po prostu już mi pójdzie jak z płatka. Cały czas się uczę kart, także tego też nie ukrywam. No ale już zacznijmy. Temat będzie miłość jest do końca. Co spotka Was w miłości do końca 2020 roku? Ta grupa kart jest dla baranków, ta dla lwów, a ta dla strzelców. Nie trzeba będzie wybierać. No więc zacznijmy od baranków. No tutaj macie as buław i czwórkę buław. Więc była w ogóle asy, to jest jako nowa sytuacja. To jest nowy związek w tym momencie, bo o to pytamy, o miłość. Jest taki impuls działania. Nie myślisz, działasz. Po prostu działasz, robisz to. To są silne, erotyczne emocje. Którymi się tylko i wyłącznie nimi kierujesz. Zatracasz się w nich. Więc baranki, gorący okres, bynajmniej do końca 2020 roku. No, w czwórce buław mamy też aktywność bardzo wysoką. Buławy ogólnie to jest ogień. To jest działanie, więc będzie się na pewno u Was bardzo dużo działo pod tym kątem. Zwróciłeś, czy zwróciłaś uwagę kogoś z zewnątrz na swoją osobę, albo Ty zwróciłeś uwagę na kogoś. I to będzie działanie po prostu impulsywne. Po prostu zaczepisz kogoś. Nawet w kolejce, w sklepie widzisz tą osobę codziennie, bo stoisz za chlebem i wreszcie cię tknie i po prostu zagadniesz tą osobę. Zapytasz o godzinę nawet. Także. To jest takie wewnętrzne pożądanie, więc to jest taki początek, ale już ty w środku po prostu płoniesz. Można energię odwracać, może to będzie druga strona. Nie wiem, o kogo pytasz, czy o siebie, czy o kogoś, ale no, zapowiada się naprawdę gorąco. Teraz będziemy tasować karty. I jeszcze dopytamy, dlaczego as buław. Proszę bardzo, tu widać. Jest, proszę bardzo, dziesiątka kielichów. A zobaczymy, co jeszcze. Dlaczego czwórka była? To jest wisielec. W tej talii właśnie tak wygląda. Wisielec, no to jest, no jakby niejako opóźnienie jakiejś sytuacji. Czekasz. A ta karta akurat mówi o tym, o budowaniu związku. Więc podejrzewam, że będziesz musiał poczekać, czy będziesz musiała poczekać, że to jeszcze może nie nastąpić w tym roku, ale perspektywy duże. Na pewno myślisz o tym, żeby założyć z tą
osobą rodzinę, jednak coś dzieje się takiego, że musisz z tymi planami zaczekać. Podejrzewam, że pewnie rozmawiacie, spotykacie się codziennie. No wiadomo, że teraz jest wszystko utrudnione, no ale pewnie na pewno rozmawiacie czy piszecie ze sobą dzięki internetowi. Zobaczymy, jaka rada będzie dla Was w tej karcie. Dziewiątka mieczy, więc to jest ta karta mówi o tym, że niepokoju, nie możesz spać, martwisz się, ale ta karta mówi, byś się dzielił czy dzieliła niepokojami z inną osobą. Możliwe, że o tą osobę, którą pytasz, jest w innym mieście. Może nie możecie się spotkać teraz przez te zaostrzenia i teraz się bardzo martwisz po prostu, co będzie z waszą relacją. Karty mówią, że żebyś się nie martwił, żebyś pogadał czy pogadała z jakąś bliską osobą i to na pewno pomoże. Zobaczymy, co tutaj mówią aniołki. No, proszę bardzo. Ja to odczytam. To jest lazuryt. Odmieniające życie objawienia lub doświadczenia. Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian, a Bóg wspiera cię na każdym kroku. Podejrzewam, że wszystko będzie po twojej myśli. Wszystko się ułoży, tylko karty radzą, byś trochę był czy była bardziej cierpliwa i spojrzała na wszystko z innej perspektywy. To tyle dla baranków. Teraz proszę o uwagę lwy. No tutaj macie księżyc. No i pięć mieczy. No tutaj jest gorsza sytuacja. Tu w księżycu na pewno lwy podejrzewam, przynajmniej ta karta tak mówi, że tęsknisz za kimś. Uciekasz w swój świat, w marzenia. Może tęsknisz za kimś, kto wyjechał, kto może się nie odzywa, no, nie wiem, niepokoisz się, jakiś niepokój czujesz pewnie też. Żyjesz w marzeniach, co by było, gdyby, myślisz o tym, co już było, co was razem spotkało. Musiało być to piękne, ponieważ ciągle w tym tkwisz. No, w piątce mieczy, no niestety, no. Ta karta mówi właśnie, że nie skontaktuje się ta osoba już z tobą. Nie zadzwoni, nie napisze, będzie milczał i. No i podejrzewam, że jak już tutaj są takie karty, to może lepiej nie myśleć o kimś takim, po prostu wziąć życie w swoje ręce, ale zobaczymy, co dalej karty mówią. Potasujemy, dlaczego wyszedł księżyc z lwów. Jeszcze potasujemy. Sąd ostateczny. No to już też właśnie już coś mówi. Jeszcze jedną kartę. Dlaczego piątka mieczy? Widać. Bardzo proszę. No niestety, sąd ostateczny mówi o, byś zaczął nowy rozdział w życiu, byś nie marzył, czy marzyła o tym, co było. To jest takie rozliczenie z przeszłością. To tak jakby karty mówiły, nie myśl o tym, co było, zapomnij, zacznij życie na nowo. Bynajmniej do końca tego roku, 2020 roku, ta osoba do ciebie się nie odezwie.
nie będzie czytała do od ciebie maili, nie będzie pisała, w ogóle jak kamień w wodę. Tutaj w trójce denarów ta karta mówi właśnie, żebyś znalazł czy znalazła sobie nową osobę, byś właściwie to będzie taka osoba na horyzoncie. Jednak to nie będzie osoba, która czaruje słówkami gorąco, nie wiem, komplementami, cię obdarowuje kwiatami. Nie, nie. To jest taka osoba, która jest szczera, która stąpa twardo po ziemi. Jeżeli ty się jej podobasz, na pewno ci to okaże na swój sposób i ty będziesz wiedzieć, że chce być z tobą. Zobaczymy, jaka karta rad będzie. O, proszę, cesarzowa. Cesarzowa, proszę. Ona mówi, byś czerpał czy czerpała radość z tego, co przyniosło ci życie. Czyli nie płacz nad rozlanym mlekiem. Idź z życiem do przodu, bo szkoda czasu po prostu na te marzenia. A ty już na pewno wiesz, czy ta osoba akurat się odzywa, czy nie. Bo może no nie z każdym rezonować ten układ przecież. Nie każdemu może się to sprawdzić. Jednak no, pewną osobą na pewno te karty pokazują, dają radę, co robić dalej, żeby po prostu nie marnować swojego życia na czekaniu. Zobaczymy, co tu aniołki mówią. O, Dawid, proszę, piękna karta. Niekonwencjonalność. Twoje unikalne cechy są ważną częścią twojego celu życiowego. W porządku jest czuć się inaczej niż reszta. Bardzo proszę. Więc tutaj rada jest taka, że żeby po prostu nie robić nic na siłę. Jeżeli będziesz czuć czy czuła, że już koniec z tego płaczu w poduszkę i tego rozmyślania. I wtedy na pewno znajdzie się osoba, która się tą zainteresuje. Do końca 2020 roku, oczywiście. To tyle dla lwa. Teraz proszę o uwagę strzelców. Strzelcy macie 7 kielichów i rydwan. Wy to w ogóle myślę, że jesteście niezdecydowani. Macie dużo opcji. No, jeżeli chodzi o miłość, czyli wiele osób do wyboru i nie wiecie, kogo wybrać? Ulegasz pokusom. Tu również ta karta mówi. Jesteś niezdecydowany czy niezdecydowana. Masz problem po prostu z wyborem partnera. No tutaj rydwan pokazuje, że coś pójdzie w bardzo szybkim tempie. No, bo lubisz, jeżeli już wybierzesz tą osobę, to na pewno wszystko zrobisz, by osiągnąć swój cel. Czyli jak sobie kogoś upatrzysz w końcu z tej grupy osób, to zaczniesz działać. Jeżeli nie jesteś jeszcze pewien, to mogę ci powiedzieć, że ta osoba, tą osobę, którą wybierzesz do końca 2020 roku, to będzie właściwa osoba na zbudowanie z nią związku. Będziesz się dobrze z nią czuł czy czuła. To możesz być też ty dla kogoś taką osobą. Pamiętajcie, że energia się odwraca i wy na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi w tym rozkładzie w waszym życiu.
Teraz potasujemy jeszcze karty. Dlaczego wyszło 7 kielichów? Proszę bardzo. Gierne kielichów. Jeszcze zobaczymy. Siedem denarów. Proszę bardzo. Giermek mieczy, on mówi o tych myślach. Miecze są ogólnie myślami. Więc ty myślisz, tutaj właśnie potwierdza to, myślisz, jaką osobę w ogóle wybrać, kogo. Jednak intuicja podejrzewam, że ci podpowie i no, zrobisz to. Będziesz chciał podejść, porozmawiać, napisać, może na fejsie masz swoich znajomych, albo to znajomy znajomego, nie wiadomo. No teraz tylko chyba w ten sposób można kogoś znaleźć. Ale myślę, że z tą osobą, z którą się do końca 2020 roku właśnie spotkasz, dogadasz, no ten dryt wam pokazuje, jak to szybko pójdzie. Naprawdę szybko. I osiągniesz swój cel, proszę. Tu jest rodzina, ciąże, więc myślę, że do końca 2020 roku będziesz szczęśliwym człowiekiem, po prostu. Zobaczymy, jaka rada jest od kart. Bardzo proszę, to jest cesarz. On właśnie radzi, byś nie opierał się, czy nie opierałaś się na z decyzją, na emocjach. Czyli no, musisz wiedzieć, czy na pewno tego chcesz, czy na pewno z tą osobą. No, trudny orzech do zgryzienia być może masz, ale intuicja podejrzewam, że ci pomoże. Aniołki. Redukcja stresu. Odstresuj swój umysł, ciało i harmonogram, ponieważ potrzebujesz odpoczynku, naładowania akumulatorów i odnowy. Bardzo proszę. O, tu widać tą kartę. Jest piękna, naprawdę te karty są śliczne. Więc co? Nie na hura, jak tutaj jest ten rydwan, tylko trzeba przemyśleć swoją decyzję, czy na pewno o tą osobę chodzi. Nie narobić jej nadziei na związek, na ślub, wiadomo. Teraz jest czas na przemyślenia i czego wam naprawdę życzę z całego serca. Mam nadzieję, że podobały się wam moje czytania. Jeszcze raz bardzo proszę o łapki w górę i subskrypcję. Do następnego razu. Pa!